Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, a właściwie dzisiaj dodatek do dań, bo przygotuję skórkę cytrynową w cukrze, skórkę kandyzowaną. Znamy ją chyba wszyscy, świetny dodatek do ciast, deserów, wszelkiego rodzaju wypieków, ale także mięs, sałatek, wszelkiego rodzaju dań, które chcemy po prostu wzbogacić smakiem i aromatem cytrynowym. Bardzo fajna do nalewek, do wódek, jako słodka przekąska do pogryzania zamiast cukierków dla dzieci i dla dorosłych. Naprawdę super prosta, super szybka do przygotowania, właściwie sprawna do przygotowania, bo trochę czasu jednak na ubranie tej cytryny musimy poświęcić, ale warto. Jeśli zechcecie ją zrobić, jeśli przepis Wam się spodoba, to znajdziecie go na www.skutecznie.tv. Ja tam bardzo serdecznie zapraszam, a teraz, żeby skończyć już wstęp, równie serdecznie zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak tę skórkę przygotowuję. Chodźmy! Wczoraj robiłam cytrynówkę, czyli nalewkę z soku cytryny, miodu i spirytusu. Została mi tym samym skórka cytryny, którą zamierzam dzisiaj wykorzystać i zrobić z niej cytrynową skórkę kandyzowaną. Cytryna oczywiście jest dobrze wyszorowana i wyparzona. Zadbałam o to, bo wiedziałam, że będę z niej robiła skórkę kandyzowaną. I teraz tak, normalnie gdybym robiła kandyzowaną skórkę cytrynową, to po prostu bardzo cienko obrałabym wyparzoną i wyszorowaną cytrynę, tak żeby mieć całą skórkę bez tego białego w środku. Ponieważ ja mam takie połówki, jakie widać, będę musiała postąpić nieco inaczej, po prostu przekroję je na mniejsze części i tę skórkę przygotuję sobie, ściągając ją w ten sposób, że będę obierała każdą część lub po prostu wydrążę tę białą, gorzką część z wnętrza cytryny. I wrócę, kiedy będę już miała samą skórkę i pokażę, co dalej. O mniej więcej taki efekt mi chodzi i w ten sposób postąpię z każdą skórką. No i skórki obrane, zajęło mi to trochę czasu ze względu na technikę obierania, tym niemniej efekt jest taki, jaki chciałam. Tak jak wspomniałam wcześniej, można po prostu zwyczajnie cienko obrać cytrynę ze skórki i następnie tę przygotowaną w ten sposób skórkę przykładam do garnka. Ale pięknie pachnie. Teraz skórkę cytrynową zalewam wodą. Ja dodaję 2 szklanki, ale ilość wody zależy trochę od średnicy garnka. Chodzi po prostu o to, żeby ta cienko obrana skórka cytrynowa była w całości wodą przykryta. I teraz muszę ją zagotować. Chodzi po prostu o to, żeby... Chodzi o to, żeby podczas tego gotowania ewentualnie chemikalia czy nieczystości, które są w skórce, się wygotowały. Potem tę wodę zlewam, już jej do przepisu nie wykorzystuję, aczkolwiek ona pachnie bardzo ładnie i przyjemnie, więc można ją wykorzystać na przykład do aromatyzowania pokoju czy kuchni. Jeśli chodzi o czas gotowania, to skórkę cytrynową gotuję tak długo, aż woda zacznie wrzeć i wtedy wrócę i pokażę, co dalej. Czekam, aż się woda zagotuje. Gotuję jakąś minutkę, może 2 pod przykryciem. Następnie zdejmuję pokrywkę i gotuję jakieś 3 minuty bez przykrycia, tak żeby woda odparowała. I za chwilę będę te skórki wyjmować. Gdybym miała ekologiczne cytryny, to jest takie, co do których mam pewność, że skórka jest niczym nie pryskana, to spokojnie pomijam ten etap. Ja tej pewności nie mam, więc wolę to wygotowanie zastosować. No i skórka gotowa do krojenia. Można ją pokroić w dowolne, mniejsze kawałki, można ją także zostawić w całości, w zależności od tego, do jakich celów chcemy ją wykorzystać. Ja najchętniej skórkę do kandyzowanej skórki cytrynowej kroję albo w paski, albo w kostkę. W dzisiejszej wersji paski. Skórka cytrynowa już pokrojona, przepięknie pachnie, teraz przełożę ją do garnka i ugotuję w cukrze. Teraz tak, są co najmniej 2 sposoby kandyzowania tej skórki. Można po prostu pokrojoną skórkę przełożyć do słoików, zasypać cukrem, zamknąć i przechowywać na przykład w lodówce bądź w spiżarni. Ja zawsze przechowywałam w lodówce i korzystać w razie potrzeby lub tak jak zrobię to dzisiaj ja, czyli ugotować ją w cukrowym syropie. W tym celu do garnka dodaję cukier.
Na tę ilość skórki cytrynowej dodaję 10 łyżek cukru. To była skórka z 6 cytryn. Ja ją zważyłam przed ugotowaniem. Było 150 gramów już takiej obranej, bez tej białej części skórki cytrynowej. I teraz do tych 10 łyżek cukru dodaję szklankę o pojemności 200 ml wody. Zagotowuję i czekam, aż cukier się rozpuści, a syrop stanie się gorący. I kiedy woda z cukrem już się gotuje, przykładam tutaj pokrojoną wcześniej skórkę. Dokładnie mieszam, tak żeby syrop oblepił każdą skórkę, i gotuję na nie za dużym ogniu, co jakiś czas mieszając, tak długo, aż syrop niemal całkowicie odparuje. W czasie, kiedy syrop odparowuje, przygotuję słoiki, dwa mniejsze bądź jeden większy, i przygotowanie polega na tym, że dokładnie je umyję i wyparzę. Tak wygląda zawartość patelni po 10 minutach. Widać, że syrop ładnie odparował, cukier zaczyna się karmelizować. I mniej więcej na tym etapie, kiedy całość jeszcze jest taka, no, może nie do końca wysuszona, mam nadzieję, że widać, jak to wygląda, wyłączam grzanie, przekładam skórkę, a patelni nie myję, tylko zalewam niewielką ilością wody, czekam, aż ten cytrynowy cukier się rozpuści, po czym przelewam do szklanek i podaję z miętą i z miodem. To może tak w przybliżeniu zawartość patelni wygląda w tej chwili tak. Zdjęłam ją z ognia, więc karmel przestał buzować. Syrop bardzo ładnie odparował. Skórka cytrynowa jest pokryta bardzo delikatnym karmelem. No i teraz po lekkim przestygnięciu patelnię zdjęłam już z ognia. Widać, że ten karmel zaczyna zastygać na cytrynowej skórce. Zostawiam na patelni do wystygnięcia. Ona się zrobi taka lekko twarda. Po czym wystudzoną przekładam. Czekam, aż przestygnie, i przekładam do słoików. I gotowe, skórka w cukrze już wystygła. Można ją wykorzystać w wieloraki sposób. W najprostszej wersji jako takie swoiste cukierki. Mają taką przyjemną konsystencję, są chrupko-żelkowe, takie kwaskowate, pokryte cukrem. Naprawdę bardzo smaczne. Do syropu cukrowego jako alternatywę można dodać także odrobinę cynamonu. Wówczas te swoiste cukierki będą miały ciekawszy smak. No i można oczywiście pokroić ten cytrynowy wiór w inne kawałki, tworząc różne kształty tychże cukierków. Ja jednak lubię tę skórkę, oprócz podawania jako takiej słodkiej, zdrowej przekąski, wykorzystać inaczej. Jest świetnym dodatkiem do deserów, do lodów, do ciast, czyli wszelkiego rodzaju wypieków, ale także do dań mięsnych na przykład, idących w takim kierunku pikantnym. I wówczas wyjmuję odpowiednią porcję, przechowuję tę skórkę w słoikach, szczelnie zamkniętych, można zapasteryzować. Ja nie pasteryzuję, tylko szczelnie zamykam, i kiedy ona już jest wysuszona, to można przechowywać spokojnie kilka miesięcy w ciemnym miejscu albo w lodówce, i wówczas wyjmuję tylko odpowiednią porcję i drobno siekam. Ona podczas tego siekania uwalnia jeszcze dodatkowy aromat, który następnie jest oddawany daniu. Świetna do deserów, świetna do mięs, ale także jako podstawa do swoistej nalewki czy na przykład cytrynowej wódki. Wystarczy solidną porcję takiej kandyzowanej skórki zalać wódką, zostawić do naciągnięcia, i bardzo smaczna, taka lekko słodka i cytrynowa wódka gotowa. Sposobów, tak jak wspomniałam, mnóstwo. Myślę, że na taką kandyzowaną skórkę, skórkę w cukrze, każdy ma jakiś swój patent. To są moje. Przekładam ją teraz do słoika, część zachowuję do podgryzania, i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego, zachęcając do wykorzystania tego przepisu. Smacznego! Ważne, żeby słoik był naprawdę suchy, żeby nie absorbował cukru. Dobre? No to zaraz odłożymy do miseczki, albo część sobie wsypię do słoika. No możesz. Dobra. Możesz czuć mocno cytrynę. Cytrynowe. Ja też sobie podjem. Tak? Pycha.